Proszę Państwa, nowa, świeżutka, jeszcze ciepła, niczym kajzerki wyjęte prosto z pieca Kaisera. Modyfikacja do Mediewala 2, 1648, opowiadająca o wojnie 30-letniej, o wojnie religijnej w Rzeszy Niemieckiej. Witam serdecznie i zapraszam cieplutko na spotkanie z tą modyfikacją, z przygód, gdzie będziemy walczyć o wpływy protestantów, wpływy katolików, o utrzymanie Imperia Habsburgów, o Czechach, którzy próbują się wyzwolić, o Francuzach, którzy próbują gdzieś tam zająć kolejne landy niemieckie, Duńczykach, Szwedach z północy najeżdżających te ziemie, no i Polakach. Polakach, którzy gdzieś tam sobie na wschodniej flance Rzeszy żyją, próbują może nie interweniować w wojnie tej 30-letniej, ale swoje interesy zabezpieczyć, a trzeba będzie, bo tutaj jest taka abominacja, że aż mnie w serduszku boli. Zaraz wam to pokażę. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy ta seria będzie dla patronów z tej nowej modyfikacji, pięknej modyfikacji, gdzie zagramy Polską, żeby sobie zobaczyć, przetestować modyfikację. Pytanie, czy ta seria będzie dla patronów, czy to będzie dla wszystkich? Czy ta seria będzie dla wszystkich, czy tylko patroni albo subskrybenci na Twitchu będą mieli do niej dostęp? Otóż ta seria z Mediewala 2 na tej nowej, świeżutkiej modyfikacji 1648 o wojnie religijnej Dreißigjahrekrieg, tak zwanego po niemieckiemu, będzie dla wszystkich, nie będzie serial patronów, będzie dla wszystkich, także miłego oglądania, ale to jest dobry moment, aby przypomnieć, że wszyscy patroni 5 zł na miesiąc w Patronite albo na przykład suby na Twitchu mogą być te darmowe z Prime Amazona, dają wam dostęp do innych serii patronów, które gdzieś tam na bieżąco są prowadzone, są dwa sezony czarnych numerojczyków na Divine Conquer Medievalu 2, piękna endzigowa seria. Jest seria również na Medievalu 2 Bizancjum, na tej Czarzdoms Total War, to co graliśmy Polską, jak pamiętacie. Tu zaczynamy na Stainy Steel, ale szybko przechodzimy na Czarzdoms Total War i to jest jedna z piękniejszych serii, jaka udała się zrobić. Piękne oblężenie Konstantynopola, gdzie bronią miotaczami ognia. Polecam bardzo serdecznie. No i Creme de la Creme, czyli najlepsza nasza rozgrywka, gameplay seria z Europki Universali 4. Na trzeciej Odysei jako Bizancjum, gdzie masz oskryptowaną fabułkowo Exodus Bizancjum z Konstantynopola do Nowego Świata, tam budujesz Imperium i potem wracasz, żeby odbudować Imperium Rzymskie. Piękna fabułkowa seria, również polecam dla wszystkich patronów. My natomiast rozpocznijmy przygodę z modyfikacją 1648. Zobaczymy, jak tutaj wygląda rozgrywka. Powiem wam, że nie grałem, bo wcześniej w tą modyfikację, bo są generalnie trzy mody bazujące mniej więcej na tym samym okresie do Mediewala. Jest to 1648, którego ani razu nie grałem. Jest Ogiem i Mieczem, robione chyba przez Rosjan i ono też dostało jakiś tam update. Możemy tam ze swego czasu wrócić. Jest chyba polska modyfikacja Potop Total War. Jeżeli się nie mylę, to są trzy modyfikacje, które gdzieś bazują w tym samym właśnie okresie. Okresie, który byłby fajny, jakby to ten. Powstała pełnoprawna produkcja Total Warowa, właśnie na bazie wojny 30-letniej w tym okresie, bo to jest totalny chaos w Europie, tyle się dzieje. Jeszcze kolonizacja Nowego Świata, więc taki powiedzmy wcześniejsza wersja do Empire'a, nie? Jeżeli chodzi o rocznik, ale już z upgrade'owanymi mechaniczkami, takimi porządnymi. Taki cały świat Total War. Kolonizacją, wojną 30-letnią, Olivery Cromwell w Wielkiej Brytanii, Rzeczpospolita, Kozacy, Imperium Osmańskie, Indie. O Jezus, piękne, piękny Total War by to był, jakby był taki wielki, potężny. Jak widzicie, mapa jest wycięta. Mapa jest wycięta, bo skupia się na Rzeszy Niemieckiej. Mamy zachodnie, znaczy wschodnie granice w Hanszei, KRE, ani Holy, ani Roman, ani Empire. Mamy Szwajcarię, Austriaków, Czechy, Polskę i kawałek Skandynawii, więc mapa jest wycięta, ale jest więcej chyba miejscowości, żeby było coś jak Czarzdoms Total War, nie? Coś jak Czarzdoms Total War. Jest dużo kraików, landów niemieckich z tego okresu. Dużo tego jest. Bardzo dużo tego jest. Ludwik XIII w Hanszei. Ale nas interesuje Polsko-Litewska Rzeczpospolita. Rzeczpospolita Obojga Narodów ze Zygmuntem III Wazą jako królem. Mamy 1618 rok. No i Rzeczpospolita jest jakby w piku swoich możliwości. Więc zagramy sobie Polską, po pierwsze, żeby zobaczyć, jak to modyfikacja wygląda, czy warto w głębiej w nią chodzić, czy to będą jakieś skrypty, czy będą jakieś eventy, fabułka, coś się będzie działa.
działo, a po drugie tą polską spróbujemy wyrównać sobie granice, w sensie zająć Prusy, odzyskać Gdańsk, bo tutaj Gdańsk nie jest polski, nie rozumiem dlaczego, i zająć granicę powiedzmy na Odrze, taką współczesną zachodnią granicę sobie cyk, 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 Śląsk fajnie byłoby odzyskać, a to jest wojna i z protestantami, no i z, jakby nie patrzeć, cesarzem, w sensie z Austriakami, Ligą Katolicką, bo tu będą dwie ligi i masa poszczególnych książąt. Poziom trudności bardzo trudny, bez limitu czasu bitwy. Rozpoczynamy kampanię. Mówię, zagramy sobie to... O, filmik. Filmik wprowadzający. Pozwolę skipnąć, bo nie wiem, czy tutaj mam jakichś praw autorskich. Zagramy sobie Polską, żeby zobaczyć, jak tutaj wygląda fabułka, historia, jak boty się zachowują i co się dzieje. Oho. Potem, husaria. Do boju, Polacy, naprzód, husaria uderzać, ura! Szczerze nie podobał, nie ten, nie podniewałbym się, jakby zrobili nową wersję Potopu. Mimo, że Potop fajny, to się trochę zestarzał. Na przykład pan Wodejowski jest idealny, ale Potop... O Jezu, to są modele z gry? Niedawno skończyła się wojna przeciwko Rosji i Szwecji, no bo z czym mogłaby walczyć Rzeczpospolita, jak nie powstrzymywać ruskiego imperializmu i szwedzkich ambicji odnośnie Bałtyku. I ledwo co skończyliśmy te wojny, doszły do nas wieści z zachodu, że mruk imperium eksplodowało. Mieliśmy pilnować, nie pilnowaliśmy, imperium wykipiało, Habsburgowie sobie nie radzą z reformacją, wojną religijną, Bohemia próbuje pozbyć się z władzy swojego króla. No i my możemy wykorzystać ten moment. Znaczy, możemy wykorzystać ten moment. No, Polsza była neutralna, powiedzmy, nie liczą na chyba Lisowczyków, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o wojnę 30-letnią, zobaczymy, czy możemy zainterweniować, bo generalnie Rosji ani Osmanów tutaj nie ma. Szwecja pewnie będzie zajęta wojną w Imperium w tym okresie. Nie wiem, czy to nie jest jakoś oskryptowane, że my będziemy tak czy siak walczyć z tymi Rosjanami czy Imperium, bo Osmańskim Imperium, bo jednostki i frakcja Imperium Osmańskiego jest, tylko że jej na mapie nie ma. Nie wiem, czy to będą jakieś respy, czy będą jakieś eventy. Także zobaczymy, przetestujemy, a jeżeli nie, no to będziemy wykorzystać sytuację, odzyskamy Prusy Wschodnie, pozbędziemy się tego raka z polskich ziem, wyrównamy sobie granice, Szczeciny odzyskamy, Śląski odzyskamy, jak najbardziej. I to jeszcze mamy informację o tym, jak wygląda początek 1618 ogólnie odnośnie tej wojny religijnej, o powstanie odłamu protestanckiego, który próbował przeciwstawić się korupcji i złej sytuacji w kościele katolickim. Habsburgowie oczywiście stanęli po stronie papańskiej, dlatego północne landy się zbuntowały. Dobrze, ten odcinek będzie troszeczkę wprowadzający dla mnie i dla was. Pierwsza rzecz, jaka się rzuca na oczy, w oczy, to jest specyficzna mapa. To, co teraz lecimy po tym, to jest specyficzna mapa. Strasznie duże przestrzenie. Aż dziwne te przestrzenie. Rzeki też ogromne, wielkie. Znaczy ja wiem, że tymi żelkami będzie można pływać. Tymi rzekami są zrobione tak, żeby można było pływać, przemieszczać jednostki, żeby porty były handlowe, ale one są aż nienaturalnie wielkie, nie? W Sarsdoms też były pływalne rzeki i były mniejsze troszeczkę. I to jeszcze mosty na rzekach. Teraz to by była bitwa na moście. Bitwy mostowe w mediewalu na rzekach. Teraz to dopiero będzie. Pato, jaki wielki mościor. Jak to wygląda? Druga rzecz, że wszystkie nazwy naszych miejscowości są po niemiecku, Warszał i tak dalej, więc trzeba to pozmieniać, bo to aż pali w oczy. Pali w oczy ten Warszał. Albo gdzie mamy? Albo Krakał. Boli w oczka. Mocno boli w oczka. A kolejna rzecz, to aż siedziałem i szukałem informacji w internecie. Mamy 1618, nie? I ja patrzę, a Gdańsk jest wolnym miastem w Unii Protestanckiej. W 1618 roku. Ja się zastanawiam, jak? Dlaczego mnie to zdziwiło? Może nie posiadam jakiejś wybitnej wiedzy historycznej, ale nie kojarzę faktu, żeby Gdańsk odłączył się z Rzeczpospolitej i dołączył do Ligi Protestanckiej w wojnie 30-letniej. Nie wiem, bo może mi ktoś to w komentarzach rozpisać, rozrysować, bo to aż dziwnie wygląda. Wolne miasto Gdańsk. Dobierzesz pospolitej obojga narodów. Takie totalnie wolne.
Znaczy, totalnie wojnie w Ligie Protestanckiej, nie? I że jak chcemy je odzyskać, to musimy walczyć z Ligą Protestancką. Co więcej, Toruń też jest wolnym miastem wyciętym. Także ciekawa perspektywa. Spokojnie, odzyskamy to. To, co jest na pewno na plus, to jest styl graficzny mapy. Tutaj tej minimapy, że fajne to jest narzucone regiony z takimi nazwami. Ładnie to wygląda. Polska, Śląsk, Bohemia. Fajnie to wygląda. Potem jak będziemy odkrywać inne frakcje, to będziemy mogli fajnie regiony sobie tego łączyć. Kolejna rzecz w tej modyfikacji to jest zgromadzenie dyplomatów gdzieś w okolicach, nie wiem, Wiednia? No powiedzmy w Alpach. Proszę bardzo, wszyscy dyplomaci wszystkich frakcji są tutaj zgromadzeni. Taka jedna wielka międzynarodowa ambasada. To jest też nasz Przemysław, pozdrawiamy Przemysława, który będzie po prostu sobie co turę chodził i z innym dyplomatą gadał, handlował. No, fajna sprawa. Znaczy, dyplomatów widziałem, że można też normalnie rekrutować, ale to jest taka zamknięta eksklawa, tu gdzie są lasy, góry, nie ma przejścia, nie ma stąd wyjścia. I oni tu sobie siedzą i sobie gadają. Takie wiecie, szybki dostęp do dyplomacji. Kolejna rzecz na tej modyfikacji. Tak wyglądają miasta. Fajne te takie forty. No wiecie, te z tego okresu, nie wiem jak to się fachowo nazywało. Mamy postacie historyczne. Janusz Korczak, pozdrawiamy. Mamy jakichś Tatarów tych lipkowych, czy... Czy on tutaj po niemiecku gadasz? Naprawdę w Bendiewalu nie było polskich tych? Nie było polskich... polskich głosów? No spoko, wróć sobie tymi Tatarami do miasta. Nie, chciałem wam pokazać, że jest piękna polska husaria. Trochę mało bonusów do szarży, atak 29. Fajnie, ładnie to wygląda, będziemy na pewno korzystać z husarii. Mamy religijnych fanatyków. Może krucjaty machniemy, ciekawe czy da się krucjat zorganizować. No jednostek jest sporo, są kapłani, więc będziemy chodzić, nawracać, pozbywać się tej protestanckiej herezji. Ale jest bardzo dużo budynków. Stolicą póki co jest Kraków. I tak sobie przeglądałem, że tych budynków jest naprawdę sporo, bo to jest jeden rządek, drugi rządek, trzeci rządek, czwarty rządek, piąty rządek. Budowy w Mediewalu, to jest coś, co się podoba. Wszystkie regiony są miastami, nie mamy zamków. Chyba generalnie zamków już nie będzie, tylko będą same miasta, więc wszystkie będziemy w ten sam sposób rozbudowywać. Bo wiecie, że w Mediewalu jest generalnie podział na zamki i miasta. I będzie można to rozbudowywać. I pewnie im bardziej rozbudujesz miasto z sąsiednimi miastami, tym fajniejsze buściki to się wszystko będzie kombić. No klasycznie, na razie 680 dochodu ze stolicy to jest mało. Poczekajcie, bo nie mogę na to patrzeć. Od razu jakoś lepiej ta modyfikacja wygląda. 5000 to kosztuje, jacie, 270 podnosi handel, ale na przykład obniża zadowolenie i tego. I zdrowie, więc jeżeli te budynki takie mają właśnie coś dają, ale coś zabierają, o minus 5 do zdrowia, to będzie można fajnie kombić i będzie faktycznie potrzeba budowania wszystkiego. To jest na pewno na plus. Jednostki, no zobaczymy jak to będzie się kręcić. Czy bot będzie ogarniał ten specyficzny tryb prowadzenia już bitew. Takie trochę pike shotowe, gdzie mamy strzelców, gdzie mamy piechotę, kawalerię, artylerię, czy będzie sobie radził w bitwach. Ogłoszenia frakcyjne. A właśnie, jest mechanika supply'ów. Generałowie mają supply'e. Nie wiem jak tutaj to mechanicznie działa, ale będą musieli pewnie co ileś tur odpoczywać w miastach, żeby uzupełnić supply'e, bo im pewnie ruch będzie mocno spadał. Zima im zabiera 30% zasięgu ruchu. Też ciekawa sprawa. Kolejna z rzeczy jaką zobaczyłem to jest to, że forty, na przykład mamy polski fort Modlin. Forty tutaj są powiedzmy jak w Divine Conquer, że są na mapie, już nie można ich nowych stawiać. I dają darmowe utrzymanie jednostek, ale mają swoje nazwy. To jest pewnie krok w tym, że jak Medieval ma tam ograniczenie chyba do 200 osad na mapie i tego nie da się obejść, to forty będą robić za pomniejsze osady. Gdzieś tam ktoś na Discordzie wrzucał screeny, że już jakieś tam ruskie hakiery Medievala ogarnęły, że w fortach można budynki stawiać i jednostki rekrutować. Że forty niedługo będą takimi pomniejszymi osadami. Może szybko doczekamy takich czasów. Możemy jeszcze odpalić mapkę, tylko taką, żeby nie spoilerować sobie granicznych obszarów, tylko powiedzmy tereny Rzeszy obczaić. Jak wygląda. Strasznie duże jakieś takie puste przestrzenie są tej mapy. Nie wiem, na przykład Sarsdom Total War też była wycięta mapa, rozciągnięta, bo mieliśmy tylko wycinek tych Bałkan. Ale jakoś to tak było,
no nie było takich pustych przestrzeni, to trochę dziwnie wygląda, jakby było niedokończone. No ale dobra, może się przyzwyczajimy. Może za dużo graliśmy. Gdzie my jesteśmy? W Niderlandach jesteśmy. Jesteśmy w Niderlandach. W sumie dobrze, że na start nie gramy w Rzeszy, bo to jest taki burdello bum-bum, jeżeli chodzi o te prowincje. Ktoś gdzieś coś odziedziczył, jakieś enklawy francuskich fortów. O, tu na przykład jest jakieś burmistrzostwo Metsu. Z fortami. Nie wiem, ciekawe. Patrzcie, widzicie? To są enklawy. To jest kolejna enklawa i to są forty. Interesujące. Czyli co, tutaj forty głównie są zrobione po to, żeby gdzieś tam w miarę to historyczne pokazać te nienaturalne granice, które się tworzyły tam z czasem na terenach Rzeszy. No. Czechami można też pewnie ciekawie się grać, bo ten pierwszy etap wojny 30-letniej to są Czechy. W sumie w Czechach się praktycznie wszystko zaczęło. Gdzie jest Praga? Może husytów już nie ma? Może, czekaj, jakie są wiary? Poganie są. Są humaniści? Są Rzymianie, są protestanci, są islam i jest katolik. Kim są humaniści? Altdorf? Ten z Warhammera Altdorf? Niesamowite. Humaniści to nie będzie Reformet? Nie. Nie wiem, kim są humaniści. Tutaj Reformet i protestanci są razem, okej, okay, w sensie Kalwini. Za dużo Europki, sorry. Patrzę jeszcze, czy coś ciekawego moglibyśmy wyczaić, ale jak patrzę na tą minimapę z Rzeszą, na terenach Rzeszy i te burdello kolorowe, to ja się cieszę, że my gramy tą Rzeczpospolitą naszą. Ja się cieszę, że my w tej Rzeczpospolitej jesteśmy, a nie w tym burdlu Holy Roman Empire. Bardzo się cieszę. Dobra, wyłącz mapkę. Wyłączmy mapkę, wróćmy na nasz teren, bo jeszcze jedna rzecz, mianowicie weźmy piechotę. I piechota zasięg ruchu ma... Żeby się dostać z centralnej tej naszej Polszy do Dansysia. No mały zasięg ruchu. Mały zasięg ruchu, a nasza Polsza praktycznie się zaczyna na północnej krawędzi mapy. No może nie na północnej, ale jest dość rozciągnięta, nie? I będziemy dużo tur potrzebować na rotację jednostek. Nie wiem, czy nie ma tu jakichś skryptów na tych Rosjan i Osmanów, bo oni w grze są, ale na mapie ich nie ma. A ta nasza Polsza, która nie powinna walczyć w wojnie 30-letniej, tylko bić się, wiecie, z Ruskimi, z Kozakami, z Osmanami, ze Szwedami troszeczkę w swoim czasie. Jako przedmurze cywilizowanego chrześcijaństwa. Bo to, wiecie, jak zabierzemy wszystkie armie, to potem będzie problem, jak coś tutaj nagle nam się pod Warszawą zrespina. Taka rosyjska armia powie szalom, guten tak, zdrastwujcie, to towarzysz. W ogóle jeszcze chyba Elblągi widziałem, że ten, że są... Jako wolne miasta. Tu w ogóle mamy eksklawę naszą z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kałen? Kowno? Jezus, będę musiał między odcinkami pozmieniać te nazwy. O, w Kownie jakieś rowy można budować. Proszę bardzo. Podnosi farmę. Nie K, tylko Kowno. Proszę bardzo. Tu na przykład mamy naszego dziedzica, księcia Władysława. I książę Władysław ma... na przykład jest z rodu Wazów. Mamy krótką wzmiankę historyczną na temat rodu Wazów, pochodzących ze Szwecji, potem rządzący Rzeczpospolitą. I pochodzili w ogóle z Uplandu. Upland to jest tam pod Sztokholmem ten region, nie? Tak gdzieś z CK3 kojarzę. Ale co jest ciekawe, książę Władysław tytułuje się Carem Rosji. W 1610 10-letni Władysław został wybrany na cara Rosji. Niestety... Polska krótkowzroczność, tak chyba można to określić, i zapatrzenie na wiarę papańską nie wykorzystały możliwości tego, niesamowitej możliwości. Ale do 1634 nasz Władysław cały czas tytułował się carem Rosji. Daje mu to plus jeden do popularności. Natomiast miłościwie nam panujący król Zygmunt posiada silne claimy do korony szwedzkiej, którą też w sumie nie wykorzystali, zaprzepaścili. Także jak widzicie, jest jak jest. Pokaż jeszcze może drzewko. Anna von Usterreich. Znowu ci Austriacy. Karl Johann Kazimir Waza. Masz czterech synów. Dobrze, masz czterech synów. Trzeba będzie im poznajdować małżonki i wzmocnić dynastię Wazów. Skoro Jagiellonowie sobie wymarli klasycznie, to trzeba będzie zadbać o naszych Jagiellonów. Jeżeli chodzi o finanse, to jest totalny dramat, bo już na start mamy minus 1200, a jeszcze nic nie zrobiliśmy, a większość naszej armii
My w ogóle nie posiadamy armii, chciałem zaznaczyć. Jak widzicie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że my mamy praktycznie puste miasta. Gdzieś tam generałowie sobie historycznie stoją. To w ogóle mamy polskich grenadierów. 38 misel ataków, ale pewnie zasięg bardzo niewielki, trzeba podbiec. Jak nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale my nie posiadamy armii. Czy wy tu czajniczki robicie? Tak, jakieś czajniczki. A, sól i czajniczki robicie. Ty, jaka ładna grafika takiego czajniczku, w sensie takiego glinianego do herbatki, rozumiesz? Ej, ładne to! Ładne to! Kupców będziemy robić. Będziemy kupców robić i będziemy handlować. My na start jako Rzeczpospolita, nasza piękna, kochana, obojga narodów, nie mamy z nikim wojen. Nie mamy z nikich wojen. Francuzi walczą z Habsburgami. Habsburgowie to już w ogóle w tych ligach biorą udział. Francja? Francja na sam koniec weszła bezpośrednio chyba do wojny religijnej, jeżeli mogę się nie mylić. Unia Protestancka. No będziemy musieli ją zaatakować, jeżeli chcemy odzyskać Gdańsk. Chyba, że to jakoś skryptowo będziemy, eventowo wyciągać Gdańsk z tej Ligi Protestanckiej, ale no serio, nie mogę pojąć dlaczego. Mnie moje polskie serduszko patriotyczne boli, kiedy w jakichś modyfikacjach już ten Szczecin po prawej stronie Łodry jakoś przeboleje, ale robienie z Gdańska niemieckiego miasta biorącego udział w wojnie religijnej, wyjętego z granic Rzeczpospolitej i potem jakieś wolne miasta Gdański próbują odżyć, no niepokojące. Nasza największa armia Hermana Lonsa, nasza Grosspolen. Widzę, że germanizacja i Kulturkampf pełną gębą się kręci. Grosspolen. Kulm, Hełm? Czekaj, jedno jest koło Torunia, Hełmno, a drugie jest gdzieś tam na Lubelszczyźnie. Jezus, polskie te. Dobra, niech będzie Kulm. To jest nasza największa armia. My moździerze. Ciekawe. I ta największa armia znajduje się blisko Królewca. Jak sobie patrzyłem, to Prusy, ten wielki state Prus wschodnich, to jest de facto królewiec. Wystarczy zdobyć to i cały stajcik zabezpieczony. No i naszym celem będzie zajęcie tego, tylko że tu będzie masa fortów. Nie wiem, czy te forty nie będą irytujące, bo każdy fort trzeba będzie oblegać, szturmować. W każdym forcie siedzi jakiś knypek. Weź to zdobądź, biegaj po tym. Do tych fortów nie ma dróg, więc znajdź te forty na tych odludziach. Szpiegami trzeba będzie. Wieżyczka, właśnie, po ile wieżyczki są? Najważniejsze pytanie. Tutaj wieżyczkowego to my majątek przewalimy. Za ile wieżyczka? Nie, za 200. No nic, trzeba będzie brać pożyczki, chwilówki i wieżyczki stawiać. Zapożyczymy się u rzymiańskich kupców i będziemy walić wieżyczki, bo nasz kraj jest tak biedny, a mamy tyle wieżyczek do postawienia. No, także naszym celem jest zajęcie Prus, Inflanty, czyli tutaj są znowu ligi protestanckie. Nie ma tu Szwedów ani Duńczyków? Protestanci są. No dobra, to z protestantami. Śląsk należy do cesarstwa. Ta trochę flaga i kolor Habsburgów mi się z Prusami myli. Myślę, że takie szare i ten orzeł. Trzeba się przypatrzyć, że to jest ten austriacki orzeł, a nie pruski. Potem jak wyczyścimy północne granice, to może na Śląsk się skierujemy, ale to wszystko pod warunkiem, że nie będzie jakichś nieprzyjemnych rosyjskich albo osmańskich inwazji. Tak, tak widzę. Dobra, mam nadzieję, że pierwszy odcinek taki wprowadzający, troszeczkę przegadany, wam się spodobał. Mam nadzieję, że modyfikacja odda, no bo wyszła całkiem niedawno, więc jeżeli całkiem niedawno wychodzi update do tak potężnego moda, to mam nadzieję, że czeka nas soczysta, sążna, piękna rozgrywka, niczym Sars of Total War albo Divine and Conquer. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Ja tutaj się zabieram za nazwę, zmianę nazwy tych miast, bo mnie boli. I widzimy się w następnym odcinku, następnego. Cześć, cześć.